Witam Was serdecznie na kolejnej eksploracji. Dzisiejsza eksploracja będzie trochę inna niż zwykle. Do domu, do którego dzisiaj się udam, wydarzyła się prawdziwa tragedia. W czwartek o godzinie 13 wpłynęło zgłoszenie o pożarze. To właśnie tutaj, na tej ulicy, stało 7 zastępów straży pożarnej. Historia, która się wydarzyła zaledwie kilka dni temu, opowiem Wam za chwilę. Znajdujemy się przed domem, w którym wybuchł pożar. Nim przyjechała straż pożarna, niestety było już za późno. Mężczyzna został wyniesiony z domu w trakcie pożaru przez sąsiadów. Mimo to, niestety, nie udało się go uratować. Strażacy z Wolbromia, Chełma i Głoczewa gasili go przez 3 kolejne godziny. W domu przebywał w tym czasie tylko 66-letni mężczyzna, którego nie udało się jednak uratować. Jak informuje policja w Olkuszu, wstępna przyczyna pożaru była zapruszeniem ognia. Wszędzie czuć spalone drewno. W jednym pomieszczeniu dach całkowicie się zawalił. Rzadko odwiedzam domy, w którym wydarzyła się prawdziwa tragedia. Niestety, takie domy też istnieją. Całe wyposażenie mieszkańca tego domu nadal jest w środku. Wejdziemy teraz do pomieszczeń, które najbardziej ucierpiały w pożarze. Tu najprawdopodobniej była sypialnia. Rzeczy osobiste właściciela są porozrzucane już po całym domu. Zauważcie, że na kuchence gazowej nadal stoi garnek wypełniony zupą.
to najprawdopodobniej w tym miejscu został zapruszony ogień. To pomieszczenie jest najbardziej strawione przez ogień. Jak widzimy, nadal są tutaj rzeczy osobiste. Jest nawet portfel. Tutaj mamy kanapę. Czy to właśnie w tym pomieszczeniu 66-letni mężczyzna stracił życie? To jest pomieszczenie, w którym zerwał się dach w trakcie pożaru. W 2019 roku doszło aż do 153 tysięcy pożarów dotyczących obiektów mieszkalnych. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przyczyny powstawania pożarów są różne. Dotyczą zarówno problemów z urządzeniami grzewczymi, jak i po prostu nieodpowiedzialnością ludzką. Niestety niektóre kończą się tragedią. Jak wcześniej wspomniałem, jest to prawdziwa tragedia. Jednak nie jest to pierwszy i nie ostatni dom, który w tym roku spłonął.
zostało kilka pomieszczeń, których nie strawił ogień. Tu najprawdopodobniej była łazienka. Dokumenty. Przed pożarem, jak widać, dom był w bardzo złym stanie. To w jakim stanie musiała być instalacja grzewcza? Obok domu, który spłonął, stoi stodoła. Sprawdzimy, czy zostało w niej jeszcze jakieś wyposażenie, czy po prostu już nie była od dawna używana. Tutaj mamy chlewik, a w nim rowery. Właściciela domu. Wyglądają na całkiem sprawne. Z tej strony widzimy obraz spalonego domu. Jest to bardzo przykry widok. Niestety takie rzeczy zdarzają się i będą się zdarzać. Dach stodoły jest również zerwany, więc muszę być ostrożny. Jak widzimy, belka przegniła i z tego powodu dach zaczyna się sypać. Niebawem pewnie już nie będzie po nim śladu.
Życie człowieka to łańcuch przyczyn i skutków. Kiedyś wierzyłem, że mam wpływ na swoje życie, jak ocean, którego fale są urzeczywistnieniem jego sprawczości. Tyle, że fala przemieszcza się po powierzchni morza, a masy wody pozostają nieruchomo. Film, który nagrałem dzisiaj, ma być jedynie przestrogą. Nim zbliży się okres grzewczy, sprawdźcie swoje instalacje, czy wszystko jest w porządku, zadbajcie o to, aby podobne tragedie nie miały już miejsca. Ja z tej strony żegnam się już z wami, mam nadzieję, że wyciągnęliście jakieś wnioski. Do widzenia, trzymajcie się i jak zwykle widzimy się za tydzień w piątek, a czasami nawet i w środku tygodnia. Będę robił takie bonusowe odcinki, dlatego że jestem w Polsce, mam tutaj trochę większy zasięg, większe możliwości i będzie po prostu więcej filmów. Nie zapomnijcie wesprzeć mój kanał i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się.